Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, pragnę Państwu przedstawić nowego prezydenta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbeżnego, najmłodszego prezydenta w Polsce, jak do tej pory. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Chciałbym podkreślić właśnie chęć współpracy już na takim wstępnym etapie, ale dzisiaj współpracę, zaproszenie do współpracy trzeba bardzo docenić. Ja serdecznie gratuluję świetnego wyniku w pierwszej turze i życzę powodzenia oczywiście w drugiej. Ja dzisiaj z pełną odpowiedzialnością chciałbym powiedzieć, że na pewno będziemy dobrze współpracować. Nasze miasta Stalowa Wola i Tarnobrzeg to miasta, które tak historycznie czasami były niepotrzebnie podzielone. Była niepotrzebna czasami dyskusja między tymi miastami. Dzisiaj jest czas współpracy. Czas współpracy gospodarczej, ekonomicznej, społecznej. Przed nami wielkie wyzwanie nowych środków europejskich, nowej perspektywy finansowej, która również będzie premiować tych, którzy potrafią współpracować. Również w tym wymiarze regionalnym między miastami już dawno istniał projekt tworzenia tak zwanego czwórmiasta, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz, Nisko. Ten projekt niestety nie był w ogóle realizowany, to były tylko deklaracje papierowe. Dzisiaj czas na to, żeby w samorządzie były osoby, które nie będą podpisywać pustych deklaracji, ale będą mocno pracować. Ja jestem przekonany, że między nami taka współpraca będzie istnieć. Ja zawsze w Tarnobrzegu czuję się bardzo dobrze, bo miałem tutaj zaszczyt 11 miesięcy pracować w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. To dla mnie bardzo ważne doświadczenie, które również, myślę, miało wpływ na to, że dzisiaj nie boję się pełnić odpowiedzialnej funkcji prezydenta miasta Stalowej Woli, ale myślę, że to moje doświadczenie tarnobrzeskie będzie jeszcze sprzyjać temu, że będziemy dobrze współpracować, a myślę, że wspólnie będziemy, jako też młodzi ludzie z nową energią, z nowym pozytywnym myśleniem, będziemy mogli znaleźć ciekawe wspólne projekty do realizacji, że między Stalową Wolą a Tarnobrzegiem nie będzie zbytecznych kłótni, kto jest cienki, kto jest gruby, kto jest chudy, ale o tym, jakie mamy wspólne działania gospodarcze, co możemy wspólnie zrobić. Na pewno też będziemy konkurować, bo samorządy są oczywiście od tego, aby między sobą konkurować, ale mądrze i szukać współpracy. Także życzę powodzenia i myślę, że będziemy dobrze współpracować. Dzięki. Ja tam tylko jeszcze na zakończenie, jak najbardziej. Chcemy współpracować z ościennymi gminami. Tutaj pan prezydent mówił o Czwórmieście, takim pomyśle. Mam nadzieję też, że był kiedyś taki pomysł na Trójmiasto takie gospodarcze. Te regiony jak Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, prawda? My w tym momencie musimy dużo zrobić, żeby do Stalowej Woli czy do Mielca jeszcze dojść. No ale liczę na to współpracę między innymi gospodarczą. Tak jak pan Lucjusz powiedział, jesteśmy młodymi osobami, będziemy na pewno mogli się w stanie w każdym aspekcie współpracy dogadać. Także na tę współpracę bardzo liczę. Ja również, także bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Korzystając z okazji za Państwa pośrednictwem, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za każdy głos, który tutaj z ziemi tarnobrzeskiej był oddany do mnie, na mnie jako na kandydata do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Z Tarnobrzega zdobyłem ponad 1000 głosów, także bardzo serdecznie dziękuję za to poparcie. No, ten mandat nie będzie przeze mnie sprawowany, ale to jest również poparcie dla dobrej koalicji, dla dobrego działania w samorządzie, bo mamy nadzieję, że marszałkiem województwa podkarpackiego będzie pan Władysław Ortyl i to również jest dobra wiadomość dla Tarnobrzega i dla Stalowego. Czy w ramach dobrej współpracy mógłby pan jakiegoś inwestora do Tarnobrzega, w którym bardzo brakuje tych inwestorów, polecić? Ja myślę, że tutaj w takich dziedzinach my się będziemy wymieniać doświadczeniami, ale to co powiedziałem, my na pewno będziemy konkurować, bo samorządy między sobą muszą konkurować, ale musi być to konkurencja oparta na współpracy, na pewnym też sektorowym spojrzeniu, jak jest podzielona gospodarka między nami. I myślę, że można wspólnie zabiegać na przykład o inwestorów, którzy będą się uzupełniali różnymi sektorami gospodarki, bo dzisiaj też wielu przedsiębiorców zrozumiało, że trzeba budować klastry, że to jest droga tego, aby wykorzystać środki unijne, aby również rozwijać swój potencjał. I myślę, że tutaj między Stalową Wolą a Tarnobrzegiem będzie można tworzyć również klastry gospodarcze, które będą pokazywały nam współpracę. I myślę, że to przyniesie później wszystkim pozytywne skutki ekonomiczne, nowych miejsc pracy i rozwoju też społecznego.
A jak już mówimy o nowych inwestorach, wczoraj w takich godzinach wieczornych odezwała się osoba do mnie, inwestor, który powiedzmy kiedyś w Tarnobrzegu chciał zainwestować, z różnych przyczyn nie zainwestował, prosił na razie o dyskrecję, także umówiliśmy się po wyborach i będziemy rozmawiać. Także bardzo chętnie tego inwestora w Tarnobrzegu widzę, mogłoby powstać kilkadziesiąt miejsc pracy i to dosyć szybko. Pani Grzesiu, jest kutyfrowana? Nie. Pytanie do prezydenta elekta Stalowej Woli. Panie Lucjuszu, można powiedzieć, że pisze Pan nową historię, jeśli chodzi o samorządy, ponieważ nie dość, że jest Pan jednym z najmłodszych prezydentów w kraju, to dwa osiągnął całkiem niezły wynik do sejmiku województwa podkarpackiego. Wysłyszałem o 18 tysiącach głosów. Powiem szczerze, że ja niestety nie znam jeszcze swojego wyniku do sejmiku, ponieważ ta Państwowa Komisja Wstydu nie podała nam jeszcze oficjalnych wyników, a więc niestety nie. Też chciałbym poznać ten wynik, ale wiem, że jest on całkiem przyzwoity, także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za to poparcie do sejmiku. Ja chciałbym się również pochwalić drugim wynikiem, który świadczy też o tym, o zwycięstwie. To jest wprowadzenie 19 na 23 radnych do Rady Miejskiej, także jest to, myślę, większość, która daje również gwarancję, że mój program będzie realizowany bardzo harmonijnie, że będzie współpraca. I ja myślę, że ten klimat w Stalowej Woli na forum samorządu, bo również mamy większość w powiecie, liczę bardzo na tą dobrą większość w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a więc dzisiaj jest czas współpracy, nie jakichś niepotrzebnych kłótni, dzielenia się, tylko szukania porozumienia. I myślę, że również dużego porozumienia regionalnego, że młodzi ludzie mają również to do siebie, że nie patrzą na to, kto skąd przyszedł, skąd pochodzi, jaką ma legitymację, tylko potrafią współpracować i myślę, że razem mamy taką też przeświadczenie, tak, że my bardziej patrzymy w przyszłość, a nie w przeszłość, bo w przyszłości spędzimy większą część swojego życia i to jest taka zasada, która przyświeca również nam, młodym ludziom, i to jest, myślę, wyróżnik i cieszę się, że wyborcy zarówno w Tarnobrzegu, jak również tutaj w Stalowej Woli doceniają właśnie nową, pozytywną energię. Dziękujemy. Dzięki serdecznie.